O manowcach duchowości teraz będzie. Często zadawane jest mi pytanie, czy możemy określić, gdzie przekraczana jest granica, za którą muzyka zaczyna mieć dla nas negatywne znaczenie. Taka cienka czerwona linia. Czy jest coś takiego? Musimy, tutaj cytat będzie: Franciszek, papież, powiedział: Musimy być zawsze czujni, by nie dać się oszukać diabłu. Nie relatywizujmy obecności diabła, tu chodzi o nasze zbawienie. To jest istotne, co powiedział papież Franciszek. Nie należy relatywizować obecności diabła, bo tu chodzi o nasze zbawienie. Jeżeli coś nas w muzyce niepokoi, a staramy się to mimo wszystko tłumaczyć, to oznacza, że granica została przekroczona. Bardzo ciężko jest potem wrócić, gdyż zagrożeniem jest zobojętnienie, a w konsekwencji niemożność zdiagnozowania, tego problemu. Dosłownie oczy zachodzą mgłą, idą łuski, wola zostaje spacyfikowana, wiara zmiękczona, powoli chrześcijanin staje się letni, a, a często w konsekwencji odchodzi z kościoła. Są to ważne pytania, zwłaszcza zadawane przez fanów muzyki rockowej, chrześcijan, katolików, którzy słuchają muzyki jednocześnie obawiają się, czy przypadkiem nie spowoduje to jakiegoś zamętu w ich życiu. Ale tak można zapytać, jakiego zamętu? Przecież to jest tylko muzyka. Oczywiście, chodzi tutaj o, o wierność Bogu to jest najważniejsze. Gdy mamy do czynienia z muzyką, która Boga obraża, nie możemy się nią delektować, pławić w jej brzmieniu, nawet jeżeli jest pociągająca. Nie chodzi o to, że zaraz słuchacz zostanie opętany i, i zaczną się dziać dziwne sytuacje. Tu chodzi o to, żeby nie obrażać swojego taty, ojca. Okultyzm, satanizm, seksocholizm, hedonizm, nihilizm. Pornografizacja, dekadencja, alkoholizm, dewiacje seksualne, narkomania, złudne filozofie, przestępczość, a nawet y, propagowanie zabijania. Owinięte często jest właśnie w muzyce, w artyzm i zachęcającą melodię oraz brzmienie i często się nazywa to takim performancem, czyli... Artystycznym przekazem, że tak naprawdę muzycy nie preferują takich ideologii, nie wcielają je w życie. Ale jednak w Skandynawii zaczęto palić kościoły na początku lat 90., zaczęto prześladować chrześcijan i zaczęły się tworzyć grupy black metalowe fani, którzy obrali sobie za cel chrześcijan. Co prawda, w obliczu tego, co się dzisiaj dzieje, w obliczu tej globalnej nienawiści do chrześcijan, w obliczu płynącej krwi, rzeszy męczenników, jakby zagrożenie związane z muzyką staje się być dosyć miękkie w takim, w takim odczuciu, że, że nie jest jakieś takie mocne, że, że tam mamy większe zagrożenia, ale nie. Właśnie nie można relatywizować obecności diabła. Nie można też odrzucać tych zagrożeń gdzieś na bok, nie informować o nich, bo są też istotne. Tu chodzi o zbawienie każdego człowieka. Te zagrożenia, o których wspomniałem, tak różnorodne, to dominujące elementy w twórczości współczesnych muzyków poparte autorytetem i pozycją niestety znaczących mas mediów, często tych mainstreamowych, autorytarne ich poparcie ze strony możnych, tych, co mają pieniądze i finansują media, Daje zwodniczy pozór, że te treści nie są zagrożeniem. Dlaczego akurat możni to finansują, dlaczego propagują to? Być może dlatego, że ich bożkiem jest Mamona, a być może sami są w różnorodnych sektach, jest tego tyle, że chcą propagować takie treści. Często grupy satanistyczne są związane z osobami, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają na uwikłanych w takie sytuacje. Chodzą w garniturach, um, uczęszczają do salonów fryzjerskich za grube pieniądze, a nie widzimy tak na pierwszy rzut oka, że za nimi jest sekta, jest zagrożenie. Mają pieniądze i robią tak zwany dyktat, często w mediach. Widzimy zresztą takie zagrożenia na przykładzie systemu szkolnictwa w Niemczech. Tam się wszystko rozbija, to jest wielki atak na rodzinę. I, i widać do czego takie zachowania, takie przyzwolenie na, na, na promocję tego typu zagrożeń, do czego doprowadza? Do obojętności, do unicestwienia wartości rodziny, fałszywej tolerancji. To godzi właśnie w bezinteresowną miłość Boga do nas. Czy można akceptować obrażanie swoich rodziców, matki i ojca? Przecież to naturalny odruch, że stajemy w obronie rodziców. Nie ma innego wyboru. Nie dołączymy do ubliżających naszym najbliższym, którzy poświęcili swoje życie na wychowaniu nas, obdarzyli bezgranicznie miłością. Nie staniemy w jednym szeregu z szydercami, twierdząc, że ich postawa nie, nie wpływa na nasze uczucia do rodziców. A ta granica tak naprawdę nie ma takiej. Nie ma cienkiej, czerwonej linii. E, niemożliwe jest jej określenie. Nie ma punktu zła. Do którego możemy bez konsekwencji docierać, zbliżać się, łudząc się, że jest czas na odwrót. To nawet nie balansowanie, tylko powolne topienie się w bagnie. Jeżeli weźmiesz kęs zatrutego jabłka, to tak samo się zatrujesz jak po zjedzeniu całego przecież. Nie można bez konsekwencji tak sobie tylko uszczknąć, gdyż już tym kęsem zatruwa się ciało, infekuje. Konsekwencje mogą być różne, z otruciem włącznie. To duchowe samobójstwo, ale fizyczne również. Wielu spośród moich znajomych nie żyje. Byli uwikłani w muzykę i to dosyć, dosyć mocno. I to w tę obrażającą pana Boga. I ich odejście często było właśnie związane z tym, co sobie obrali za najważniejszy cel w życiu. Ich bożkiem stała się muzyka, dla części szatan. Najgorsze, że w większości nie zdawali sobie sprawy z faktu. Skąd na nich spadło nieszczęście, co było podstawą zagrożenia. Negatywne znaczenie w odniesieniu do zagrożeń duchowych ze strony muzyki to takie delikatne sformułowanie. Tu chodzi o zbawienie. Yy, jeszcze raz przypomnę słowa, od których zacząłem. Przypomnę słowa papieża Franciszka. Musimy być zawsze czujni, by nie dać się oszukać diabłu. Nie relatywizujmy obecności diabła. Tu chodzi o nasze zbawienie. W ogóle nie należy też trywializować faktycznego zagrożenia ze strony twórczości znanych muzyków tylko dlatego, że są grani przez radia, pokazywani w telewizji, opisywani w prasie, że stali się legendami muzyki lub ikonami popkultury. Wykreowany taki został w mediach fałszywy obraz kultury. Która nie ma złych konotacji. Prezentuje tylko czystość intencji. Taki nieskazitelny wizerunek idoli, których nie sposób sprowadzić na ziemię. Wykonawców, którzy stali się nienamacalni, nietykalni. No to świat celebrytów, taki zupełnie odrealniony. Nawet chrześcijanie fani Roka tak mocno wchłonęli tę retorykę, czyli czysta muzyka bez odniesień. Że wokalista, taki dobrodusznie wyglądający wokalista Black Sabbath ozy Osborne, musiałby chyba na każdym koncercie krzyczeć: Jestem satanistą, by obudzić właśnie tych chrześcijańskich fanów z letargu. Nie jest on satanistą, na szczęście, ale muzyka zespołu Black Sabbath niesie zagrożenia duchowe. I, i dzisiaj o zespole Black Sabbath będzie oddzielny komentarz. Na razie tylko taki w trend. Ci, którzy znają od jego zborna, wiedzą, że wygląda dobrodusznie. Był ikoną MTV razem ze swoją rodziną. Kamery telewizyjne yy, były w ich domu i pokazywały ich niczym Big Brother. W życiu codziennym się okazywało, że potrafi być dobrym, trochę niedobrym ojcem, trochę takim przykapciałym, starszym panem, który nie potrafi sobie poradzić z obowiązkami domowymi. Ale jednak na koncercie zmienia się i po odejściu od Black Sabbath w latach 70., ponieważ to była długa przerwa w jego karierze, kiedy nie był wokalistą tego zespołu, działał solowo, jego solowe płyty jedna w drugą były przepełnione no, takimi okultystycznymi wyobrażeniami. Prawie każda okładka niosła taką symbolikę, a niektóre kompozycje nawiązy nawiązywały nawet do Alistera Crowleya. I, I faktycznie fani muzyki uznają, że jest to legenda rocka, i ciężko, zwłaszcza chrześcijanom, stwierdzić, przyznać się do tego, że tam są zagrożenia, że są sytuacje, które obrażają Boga Ojca, i że chrześcijanin nie powinien się na to godzić. I chociaż muzyka jest ciekawa, chociaż muzyka jest oryginalna, chociaż muzyka niesie w sobie taki bardzo mocny, progresywny odcień, bo po tym zespole powstało wiele grup, które się tym inspirowało. Po, po tej stylistyce łączenia hard rocka z heavy metalem powstało wiele innych stylistyk, które czerpały z twórczości Black Sabbath, Stoner Rock, to chyba jest teraz obecnie takim namacalnym odniesieniem do tych brzmień, ale także i negatywnie, bo Doom Metal też przecież jest inspiracją, a Black Metal pośrednio od Black Sabbath. Także się wywodzi w inspiracji. Muzycy black metalowi odnoszą się z podziwem do, do Black Sabbath i twierdzą, że ta ikona muzyki była podwaliną pod, waliną, pod e, ich twórczość, ich wyobrażenia muzyki. Czyli nie są to dobre owoce, chociaż sami muzycy Black Sabbath do satanizmu się nie przyznają. Z krzyżami występują na scenie zawieszonymi i choć nie jest to krzyż e, chrześcijan. To tylko talizman, to jednak wszystkim się wydaje, że takie dobro z nich emanuje, a faktycznie nie oddają tutaj czci krzyżowi. Jest to tylko i wyłącznie ochrona, jakby przed złym urokiem. To długa historia, postaram się dzisiaj jeszcze o tym opowiedzieć, ale wróćmy do, do tematu. Osborne kończy swoje koncerty powiedzeniem: God bless you. To wprowadza zamęt. Niestety za tą wypowiedzią gestami nie idzie w parze zmiana w poczynaniach artystycznych. Mówimy o okładkach z jego, obrazu burcze zdjęcia, gesty i wypowiedzi nie robią już teraz wrażenia, bo są pojmowane jako artystyczny środek wyrazu. I tak amerykański mm, wampiryczno-rokowy zespół Black Veil Brides wykonuje utwór God Bless You, w którym nie mamy do czynienia z błogosławieństwem, tylko przekleństwem. Bluźniercze odwrócenie znaczenia, jak zrobiono z krzyżem w satanistycznym geście. Teraz pytanie, czy to jest poza, a może określenie swojej drogi życiowej, której celem jest hedonistyczny bożek. I co on, rock'n'roll, tak śpiewali Rolling Stonesi. I uwaga, to może zbulwersuje, którzy uważają, że ich koncerty są lepsze niż chodzenie do kościoła. Takie tam. Niby muzyczne droczenie się, niby nic groźnego, a jednak niesie to upadek. Dwa lata temu na festiwalu Glastonbury gitarzysta Rolling Stonesów, Keith Richard właśnie wypowiedział takie słowa. Słuchajcie, przychodźcie na nasze koncerty, bo to jest o wiele lepsze niż chodzenie do kościoła. Tu się dzieje misterium. Nasza muzyka jest tym, do czego... Powinniście dążyć. To jest droczenie się. No Nie można też tak myśleć, że tu artysta się drocza. My, ha, 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 czekamy na satisfaction, żeby nam zagrali utwór, bo to jest ikona e, muzyki rockowej. Czy Sympathy for the Devil. Nie, oczywiście tu w, jest kontestacja sił zła w tej kompozycji. Nie, wręcz przeciwnie. O tym utworze też w audycjach, kogo słuchasz, będzie. Zanalizujemy tekst e, słowo po słowie. Żebyście, jako słuchacze tej audycji i dociekliwi słuchacze i chętni wysłuchania tych informacji, a nie znali ich, mogli poznać. Być może będę nudny w powtarzaniu się, ale trzeba trzymać się słowa Bożego. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. I skoro mówimy o muzyce, tak jest też i, i z tańcem. No często do, przecież tańczymy do, 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 do muzyki. Programy telewizyjne lansujące taniec w kontekście erotycznym i pojawiające się dzięki temu przeróżne szkoły zaczęły uprzedmiotawiać dziewczynki i dziewczęta. Raper Leroy w telewizyjnym wywiadzie promuje taniec dancehall z elementami ringu. Tak samo sportowiec Usain Bolt, który publicznie promuje takie zachowania na parkiecie, jest DJ-em, jak nie biega... Jest DJ-em, jest za dekami i, i, i gra muzykę. Przez mm, lansowany, perwersyjny erotyzm, nawet stracił swego czasu sponsora. Tak e, stylistyka muzyczna, jak i taniec dancehall gloryfikują e, erotykę. Dancehall czyni to jeszcze tak ostrożnie, ale już daggering, który jest symulowaniem m, aktów seksualnych, to jest perwersja. Daggerink jest elementem dancehall, który od jakiegoś czasu funkcjonuje osobno. Ten taniec jest takim podstępnym aktem pornografizacji dokonywanym na młodzieży. Wielu rodziców nie wie, do jakiego rodzaju piosenek tańczą ich córki w szkołach tańca, co symbolizują wyuczane choreografie. No ale kontakt ze sztuką niechrześcijańską nie musi z założenia przecież narażać na, na opętanie. Jednak jest dziwne, gdy wierzący w Jezusa Chrystusa Delektują się twórczością, która gloryfikuje i promuje inne wartości. I tak pytanie: Nie wiem, jak Państwo teraz słuchacie tego, co, co mówię, czy nie doznajecie gdzieś tam szoku, kiedy nagle dowiadujecie się o przemilczanych takich faktach, a które widzimy, obserwujemy, i wydaje nam się, że te wszystkie osobowości dają, dają tutaj wolne pole manewru i możemy im zaufać. To wszystko przechodzi i funkcjonuje w muzyce. Daler Mendi, taki y, pakistański wokalista, ale w sumie nie jest wokalistą, jest takim kaznodzieją nie, swego rodzaju, jest sikhem i jest bardzo mocno wypromowany. Tunak, Tunak, Tun, jego utwór już od lat 90. Nawet wspólnoty tańczą ten utwór, a to jest mantra. Nie wiedzą tego, a to jest mantra i wszyscy wyśpiewują tę mantrę. A w mantrze się wzywa demony. W takiej religii również. Trzeba uważać, trzeba wiedzieć, co się robi. Nie jest to przestrzeń taka spokojna, ale też nie należy uważać, że muzyka jest zła. Nie, ale trzeba mieć zdrowy rozsądek. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami i to powinniśmy mieć w swoim sercu, kiedy podchodzimy do tego świata, który jest wokół nas. Być może hmm, zamyka się jakaś trzeźwość zastępowana naiwnością, że większym zagrożeniem jest np. nieobecność rodziców, przestępczość, korupcja czy narkotyki. Jednak to nie mniejsze zagrożenie, gdyż jest równorzędne powtórzę zło jest złe. Nie można tu zawrzeć żadnego kompromisu. Żeby zrobić taką pewną proporcję, to chciałbym o nawróceniach także powiedzieć bo to też jest istotne. Sięgnę po formację Iron Maiden i perkusistę Nico McBriana. Jest ciekawe świadectwo, i będę cytował samego muzyka, bo mówi o swojej wierze: nawrócił się, jest chrześcijaninem. I zacytuję: Sam zespół Iron Maiden to, to, to klasyczny heavy metal. To jest klasyka. Tego, tego gatunku, zrobili sporo dla, dla muzyki, ale też i wokalista Bruce Dickinson i, i sporo niedobrego, ponieważ e, interesuje się alchemią i, i sporo takich sytuacji związanych dosłownie jakby z wróżeniem z fusów prezentował w swojej muzyce i sporo w tekstach manowców duchowości wyszło spod jego pióra. Ale Nico McBride twierdzi, że w zespole Iron Maiden często mówi o Panu Bogu nie wiemy, jaka jest reakcja pozostałych muzyków, ale wsłuchajmy się w słowa samego perkusisty, bo jest to bardzo istotne i ważne świadectwo, a prawie zupełnie nieznane. To jest świadectwo Nico McBriena, akurat to, które cytuję z 2007 roku. Poznałem pana nieco ponad 5 lat temu. Od wczesnych lat wiedziałem o nim, ale myślałem o swoich własnych sprawach, a nie o rzeczach. Czy myślach Bożych? Jako mały chłopiec chodziłem do szkółki niedzielnej oraz na religię w gimnazjum i szkole średniej. W tym wieku bardzo lubiłem grać na perkusji i byłem trochę dzikim dzieckiem. Moja żona bardzo przyczyniła się do mojego pójścia w stronę Boga. Poznała go trochę wcześniej. Pewnego razu wróciłem do domu z trasy koncertowej, a ona studiowała Biblię. Zerknąłem do niej, ale żonę frustrowało, że czytam jej Biblię akurat wtedy, kiedy ona ją potrzebuje. Pewnej niedzieli namówiła mnie do pójścia do kościoła Spanish River. Tego dnia Pan wszedł do mojego serca. Muzyka była fenomenalna i po prostu zacząłem płakać przez pasję płynącą z muzyki. To było wspaniałe. Dotknięty przez Ducha Świętego, oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Tak mówi Nico McBrayen. Perkusista Iron Maiden. Od tego czasu codziennie modlę się do Boga. Jestem bardzo wdzięczny, że On przebaczył moje grzechy. Wiem, że Bóg dał mi życie wieczne przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. To jest dobra nowina od Boga dla człowieka. On jest wierny, troszczy się i kocha nas wszystkich. Jest to obietnica dla każdego. Nikt z nas nie jest w stanie sprostać temu, czego Bóg od nas oczekuje. Dlatego on posłał swojego jedynego syna, aby umarł na krzyżu. Tam, na krzyżu, Jezus wziął wszystkie nasze grzechy na siebie. On umarł na krzyżu, ale trzy dni później wstał z grobu i pokonał śmierć. I dalej Nico Brian. Dobrą nowiną jest to, że Jezus Chrystus wziął nasze grzechy i winę na siebie i przez niego jesteśmy usprawiedliwieni. Czy to nie jest dobra nowina? Wow, to oznacza, że ci z nas którym Jezus odpuścił grzechy, będą mieli miejsce w niebie na wieczność z Bogiem. Jeśli nie poznasz Boga i nie zaznasz spokoju poprzez niego, na zawsze zostaniesz od niego oddzielony. W ogóle mi się nie podoba taka myśl, a tobie? to pyta Nikomak Brian. Nie, ja chcę was zobaczyć i być z wami wszystkimi w niebie. Więc jeśli jeszcze nie odkryłeś dobrej nowiny, ciągle jest czas, aby go poznać. Ewangelia świętego Jana jest jednym z moich y, ulubionych. Tam są ulubione moje urywki z Biblii. Oto są słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy to nie wspaniałe? Uważam także, że list do Rzymian jest również wspaniałą księgą. Jeśli potrzebujesz szybkiego, Przepisu na to, jak poznać Boga, to ta księga jest fajna. Została napisana przez Saula, Pawła. On napisał 13 ksiąg Nowego Testamentu. Przeczytaj także Dzieje Apostolskie. Wyjaśnią ci, jak Paweł przyszedł do poznania Pana i położył fundament pod budowę kościoła. I na koniec Nico MacBryan mówi do wszystkich swoich fanów: Niech Bóg błogosławi każdego z Was. To perkusista Iron Maiden, przeczytałem jego świadectwo. Oczywiście możemy zapytać, czy dobrze robi, że ciągle gra w tym zespole, ale świadczy w zespole, więc może dobrze, że tam jest, dobrze właśnie dla pozostałych muzyków, może będzie jego świadectwo w pewnym momencie najbardziej istotne w życiu jego kolegów, choć z drugiej strony też nie należy wchodzić w dialog z demonem. Miejmy nadzieję, że ten dialog, który jest w zespole Iron Maiden jest na korzyść na korzyść właśnie Niko McBriena. Błogosławimy też wszystkim muzykom tego zespołu. Pamiętajcie, jeżeli kochacie, jesteście fanami, to pamiętajcie o nich w modlitwie.